Siemaneczko, uszanowanie, w piękne sobotnie przedpołudnie. Godzina gdzieś około 9. No to zaczynamy dzisiaj składać tego repcia. Tego repcia, czyli tak. Woziłem wał do szlifu. Wał do szlifu wraz z wałem koło zamachowe oraz docisk. O. To jest numer zamówienia właśnie, jak składałem na tego dziaka. I to jest nawiercone 3 otworów. Zobaczcie, tutaj jest jeden, drugi i gdzieś po tamtej stronie, w którymś miejscu trzeci. Tu mamy wał korbowy po szlifie. Wał korbowy był nominalny. Teraz jest zrobiony szlif na pierwszy szlif. To nawet jest napisane, patrzcie. Czopy główne 0,25, czopy korbowodowe 0,25, półpierścienie STD. 0,25, czyli tyle bierze się podczas szlifu. Nominalny ma, załóżmy, 80 tutaj na głównych milimetrów, czyli 0,25 tego zabiera. Tak samo na każdym tym. Dla tych, którzy biorą udział w konkursie na te klucze, ja to, to ich tych kluczy nie mam, pokazywałem już, to mówię od razu, co ile kosztowało. Szlif wału wraz z tym, z dociskiem, ze wszystkim, czyli chodzi o sam szlif. I do tego dodali mi jeszcze właśnie paneweczki. Główne korbowodowe i te półpierścienie kosztowało to wszystko 1704 zł. W poprzednim filmiku mówiłem, kto obserwował bacznie, że kupiłem wcześniej panewki na pierwszy, na nominalne kupiłem panewki, ale okazało się, że wał idzie do szlifu. Także mówiłem, że to co kupiłem, to musiałem oddać i podawałem cenę. Także to bacznie obserwuje, wie o co chodzi. No także tak jak mówię, wał razem z wyważeniem kół, z dociskiem też było dane, z panewkami tymi, kosztował 1704 zł. No i co? No i wczoraj byłem w sklepie rolniczym. Zabezpieczenia to są na stopy wału, to są na korbowody. Te zabezpieczenia kosztowały 25 zł. 25 zł. Dokupiłem jeszcze jeden uszczelniacz Reins, właśnie ten, tamten kupiłem wcześniej, tamten kosztował mnie, tak jak mówiłem wcześniej, ten kosztował mnie 26 zł, ten 26 zł. Cena tamtego podawałem po wcześniejszym filmie, był droższy nieco i z części to na razie tyle, co zakupione były. Jeszcze będzie uszczelka pod głowicę, bo nie wiadomo, czy będzie 1, 2 czy 1,5. No, dobra. No to bierzemy się za robotę. Jedna tuleja osadzona. Bez nagrywania, żeby nie było przekleństwów. Ale nie, dobrze, nie żartuję, nie, ale dobrze poszło. Nie było nagrywane, bo i tak tu by nic nie było słychać, bo straszny tutaj jazgot panował. Zimna ta tuleja trochę, no to nic. Zaraz podgrzeję. Cyk, cyk, cyk. O. Gdzie ja podział uszczelniacz? Teraz będzie 2 godziny szukania. Tutaj są takie trochę brzery. Dlatego trzeba się tutaj rinorinzem, tak? Posłużyć uszczelniaczem, tutaj troszkę tam też dziurki. Takie brzery lekkie się porobiły, tu trochę żeśmy je wzięły, obskrabały, obczyściły. To będzie chodzić. Już widzę, że będzie chodzić, no ale nie ma chwalić dnia. Nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, ale dzisiaj słoneczko piękne.
Ty, miał udzielać cały dzień. No i śnieg miał padać. Nie, na darmo ja się wczoraj modlił, żeby dzisiaj ładna pogoda była. No i jest. Widziałeś pan? Trzeba być z Panem Bogiem za pan brat. Dobra? Dobra. Teraz się tu trochę podsmarujemy. Jeden cylinder to pokażę tak po całości, jak się robi. A resztę to po co? Wszystko tak samo, nie? Po co te zdjęcia? No te zdjęcia robią. Nie wiem, jakby to było na płynie, to bym tutaj go nie dawał szczelniacza, ale to chodziło na wodzie. Jakaś korozja weszła, tam żeliwo. Lepiej podsmarować. I później i spać lepiej człowiek zasypia, nie myślił o tym, że coś może się... Teraz już będzie płynem zalane, nie? No przecież, panie kurybał. Teraz to tak. Dobra. Obsmarowane. Ale to i lepiej, że płynę. W zimie to zaraz nie trzeba spuszczać. Tak. Zależy dla kogo lepiej. Czekaj, to jeszcze przetrę. Zemsik. O. Dobra. Tu już jest wydmuchane wszystko, tak, panie Jacku? Tak. Kadajem się. Kieruj pan, kierownicą. Widziałeś to? Yeah. Dobra. Jo, widziałeś? Co tego przyłożymy? Krzyżyko tu zakręci. Dobra. Podkładkę może włożyć, bo to będzie byłoby lepiej. Dobra. Przekręć pan. Tak jak je. Dobra. Czego to? Bo wał później założymy. No. Jak to wychodzi? Fajnie to wychodzi. Tutaj widać ten uszczelniacz. O, fajnie jest, fajnie. Podoba się dla mnie, wiesz? Co? Podoba się dla ciebie? No. Myślę, że będzie dobrze. Fajnie tutaj, wiesz, wychodzi ten silikon, nie? To uszczelnia, nie? Dobrze jest. Dobra. Będzie chodzić. Mówiłem. Tu leje założone. Idę po wał. Ciężkie to będzie, panie. Nie takie ciężkie. Panewki, marki, meble. Meble, świt. Tak, to będą te. Tak. Już wytarły? Tak. Dam, dam, dam. Pociąg do gwiazd. Pociąg do nieba.
mleko. Czekaj, te opanewki czy tu trzeba włożyć, czy nie? Boczne. Spójnij się. Boczne, kurwa, no. To w tym zielonym są. Trzeba otworzyć. Tak jak Łukasz, wolno. O! Je! Yeah. Teraz to ta. Idź pan jeszcze, oceń swoim może młodszym okiem, żebym trafił. Dwie dziury między dziurę i... Powinno być dobrze. No to. Dobra, dałem to. Ja trzymam. Środkowe, żeby złapać. Tam, taram, tam, tam, taram, tam, tam, tam. Nie ma to jak sobota, kurde. Kutkudak, kutkudak. Tam, taram, tam, tam, tam. Mam ci ja pieczyniec i odmalowałam. Z pierwszego tłoczenia oleju nie miałam. Terererem, terererem. Ze wschodniej granicy oleju nie miałam. Ty mi buzi dasz, ja ci buzi dam. Tam, da, 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 da. Andrzej, gdzie masz ten klucz kiblometryczny, znaczy się, czy taki tam geograficzny? Stara, daj. Bo dokręcam pierwsze... Na razie dociskam... O, licencja jest na zabijanie. Klucza czy ludzi? Cicho, cicho. Andrzej, kręci się. Dobrze jest. Na 100 niuta teraz wsadzone. Idzie? Wczoraj inny klucz, bo tu... A widzisz, dobra. Tu tak samo po kolei, kurde. Tamtym o co jest w tym u dołu? Też klucze są. Tu są klucze. O! Widziałeś? Tu masz klucze, panie. Tylko nie wiem, czy 24 będzie. Pewno nie będzie. Do 22. Tak nie ma. Przedłużamy zwykle, tak? Tu będą klucze. Dobra. Kurwa, ale z końcówków teraz, hej! O! Zobacz, ten czy będzie chodzi. Żeby się pomieszać zaraz. Się skończy, teraz to trzeba będzie po kluczy posprzedawać. Nie? Klucze, ile kasy poszło, tak? Kurwa. Tu klucze. Tam klucze, tu klucze, klucze i klucze. Kurwa, o. Tam klucze, o. Nie, to pasuje mu się, nie? Tak. Nie, trzeba teraz przy tego, już dwie ja. Dobra, zobaczymy. Na 100 newtonometrów, od 180 do 200, to trzeba dać na 190, albo 180 bym dał. Kurwa, kręci się nawet, ładniutko, przy stówce. Kurwa, zajebiście. Teraz idzie na 150, na 3 razy, tak jak głowice. Niektórzy to na oko do kredy gracze stają, nie? Ruro przykręci, będzie. Chuj, tam będzie. To wszystkie tak samo będą chociaż, nie? 150.
żeby tak mogło zostać w sumie. Kręci się. Kurwa, zobacz, luzu nie ma. Na górę, dół, nie? Coś się nagle zachmurzyło. Jak miał padać zaraz, gdzie? Dobra. Pierwszy już mamy osadzony. W Swożniu. To są zestawy pływające. To nie trzeba nic nagrzewać. Trzeba się trochę pobawić i wchodzi. No ta. Powoli idzie robota. Myślałem, że będzie trochę prędzej to. Ściętok został. Już powkładany. Raz, dwa, trzy. Chyba jaka patrzy. Co tam, panie Jacku, powiesz? Dla niego? Co, że idzie. Powoli, ale idzie. Jak krew z nosa, ale do przodu, aby. Dobra. To się wsadzi. Show must go on. Czy ręce chcesz? To ruchy złapie, to kurwa. To się też chodzą. Andrzej. Okej, okay. Jeszcze? No i tak na ruchu. Bo tam w te o, te zawleczki najgorzej, kurwa. To już popodginane. A te się zakręca stopy kurbolowodowe na 120 amper, tak? Andrzejometrów. No to 120? No. Teraz dałeś mini, tak? No tak. 110. Robota idzie powoli, ale do przodu. Bo tu się powoli wszystko wydmuchuje, wszystko się dmucha. Żeby to miało czyste ręce i nogi. Pstryk, pstryk. Żeby podgiąć, zagiąć, naddać, oddać. No i dzień się zrobi trochę za krótki, bo zabrakło nam trochę dnia, żeby ten silnik skończyć. Myślę, że może następną sobotę będzie już skończony. To się tak wydaje tylko, bo to trzeba wszystko poobczyszczać ładnie sobie. Jakby jakiś robił mechanik, to by tam nie patrzył. Aby szybciej. Zakręcić, skręcić, nie patrzeć na wszystko, nie? Tam wszystko w środku ładnie podtłuszczane, porobione. Wszelkie brudy powyczyszczane. Czego będzie zaraz przykryć. Tłoczki już założone. Proszę Państwa. No to. Tu trzeba jeszcze będzie założyć właśnie to. Jeden pierdzielnik to się tutaj woli wliwa. Ej, kajpo. Tak o będzie szło mój. Tak. O. Hops. Tutaj. Sztryk. Śrubiczka. Wie pan, czy ta. Tylko różne śruby, różne długości śrub. Ta będzie szła, dobra. Tak, to już, proszę Państwa, idzie robota. To gdzieś nie weszło.
Ciężko trafić, damy w tą dziurę może. O, tu weszło. A tu nie chciało, co za cholera. No i dobra. Na dzisiaj kończymy robotę. I teraz pytanie dla was. Czy kupić tą pompę nową, olejową? Czy tą zostawić? Ona miała ciśnienie w miarę dobre jeszcze. Kurde, właśnie. Tak to. Także, na raziko, Gieniek, powiedz coś na koniec. Widzimy się dzisiaj w Lublinie. Dobra, kidamy robotę, weekend jest. Widzimy się w klubie, bo takie roboty to ja lubię. Na razie, trzymajcie się, z Panem Bogiem. Co złego to nie my. Trzymajcie się, na razie.